Żebyście mieli wgląd na cały widok sprawy, jak wszyscy ruchali mnie dookoła i kopiują moją pracę jeden w jeden. Poza tym sprawdziłem daty pod aż trzema filmami o Tumanie, u Zeba i u mnie. I co wam się ukazuje? Zawsze to Zebo.pl był po mnie z materiałem, więc osoby, które piszą mi takie komentarze, to są te, które wierzą w to, że świeżak umie zaginać czasoprzestrzeń. Tym coraz częściej przekonuję się do swojej zajebistości, bo tak naprawdę swoje opinie opieram na swoich przekonaniach i okazuje się, że te przekonania są zajebiście trafne. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że student psychologii nie jest w stanie wymyślić własnych tez oraz stwierdzeń i kopiuje mój film w 80%. I nie wiem, czy zabolało cię to i dlatego powstał ten film. Czy autentycznie uwierzyłeś w to, że jesteś jedyną, niepowtarzalną, oświeconą nad osobą, która jest w stanie przeprowadzić pod tą swoją czachą przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń, odkryć prawdę objawioną i wysnuć jeden, jedyny, niepowtarzalny wniosek. Jest to dla mnie niezmiernie miły sygnał i utwierdza mnie w przekonaniu o mojej z***ności. A mnie utwierdza w przekonaniu, że zadziałał u ciebie potężnie po prostu efekt potwierdzenia i że to byłoby pomyśleć nad kagańcem dla swojego przerośniętego ego. Kochani, dziś miał być film o tym, jak konkursy piękności wpływają na zdrowie psychiczne małych dziewczynek, ale świeżak postanowił odświeżakować, więc skoro została rzucona mi rękawica, no to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko ją podnieść. Witajcie na kanale Psychodramolożka, ja jestem Ewa, a wy dzisiaj rozsiądźcie się wygodnie, bo dzisiaj będzie zabawnie. Na YouTubie są naprawdę spoko twórcy, dla których sam proces tworzenia filmów jest prawdziwą przyjemnością. A wyświetlenia, jakie generują te filmy, są po prostu takim, wiecie, dodatkowym, pozytywnym efektem. Tylko widzicie, są również twórcy, którym te cyferki pod filmami zaczynają, tak wiecie, ograniczać pole widzenia. Zaczyna pojawiać się frustracja i wówczas mamy do czynienia z taką mieszanką wybuchową. Więc pomyślałam, że to najwyższy czas, żeby porozmawiać sobie o takim fenomenie w sieci, który można by nazwać takim dramatycznym trójkątem commentary, na który składa się kradzież, inspiracja i opinia, bo ten temat cyklicznie wraca na nasze polskie tuby, tak jak z Gaga po kebabie za ostrym sosem. Zanim jednak przejdziemy do omawiania tego dzieła kinematografii, musimy sobie wyjaśnić jedną kwestię, bo w tym przypadku będzie ona naprawdę kluczowa. Same poglądy i idee zawarte w opinii nie podlegają ochronie prawa autorskiego, lecz opinia jako całość. No i z prawniczego na ludzki, w świetle prawa, kiedy dany temat jest poruszany przez dwóch niezależnych twórców, mogą przedstawiać swoje poglądy, które będą zbieżne i posługiwać się podobnymi argumentami. Ludzie mają bardzo często zbieżne poglądy, czy to opinie w jakimś temacie, i domaganie się jakiegoś monopolu na dany pogląd jest po prostu głupie. No to po prostu nawet nie ma prawa bytu. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że my chcielibyśmy wyrazić jakiś swój pogląd na dany temat i każdą swoją wypowiedź musielibyśmy zaczynać od wypowiedzenia jakiejś frazy w stylu: Basia uważa, że Kasia twierdzi, iż Piotrek sądzi. To trochę tak, jakbyś poszedł z kimś na randkę i została wam na stole przed wami postawiona zupa. Grzesiu. Co? Jem. Co? Zupa. No zupa, do której tej kucharce sypnęło się tej soli troszeczkę tak z miłością. Po czym, gdy randka dobiegłaby końca, każdy z was wróciłby do swojego domu i ty nagrałbyś film, w którym opowiadałbyś o tym, że zjadłeś zupę, która ewidentnie była przesolona, i ta druga osoba wróciłaby do swojego domu i również nagrałaby film, w którym by powiedziała, że zupa była zasłona. Bo być może będzie to dla ciebie poważnym szokiem, ale nie jesteś wyjątkowy. Ja też nie jestem wyjątkowa. I inni twórcy również nie są wyjątkowi. I poglądy czy odczucia, takie jak my, mogą mieć niezależnie inne osoby. Co innego opinia jako całość, czyli w tym wypadku film. Trzymając się tego zupowego przykładu, gdybyś ty w swoim filmie powiedział słowa, które brzmiałyby na przykład: ta zupa była zasłona i więcej nie wrócę do tej knajpy. Drugi twórca, korzystając z twoich materiałów, przygotowując swój film, on również powiedziałby, że zupa była zasłona i więcej nie wrócę do tej knajpy, albo ewentualnie więcej nie wrócę do tej knajpy, bo ta zupa była zasłona, i nie dał odniesienia do twojego filmu, no to wtedy mielibyśmy do czynienia z plagiatem. W sytuacji, gdy ten drugi twórca również wyjdzie od tego, że zupa była zasłona, ale zgłębi ten temat z zupełnie innej strony, na przykład: zupa była zasłona, bo stan psychiczny kucharki nie był najlepszy, być może ma ona gorszy okres i to było powodem, dla którego przesoliła zupę. Bla, 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 bla. Bo tak naprawdę te odczucia czy przemyślenia, które są tym samym punktem wyjściowym, czyli w tym przypadku na przykład to, że no zupa była zasłona, to te dwa filmy jako całość różnią się, bo one zgłębiają temat w zupełnie inny sposób. I być może inni twórcy faktycznie kopiują twoje filmy jeden w jeden. Kropka w kropkę, słowo w słowo. No i przyznam szczerze, że ja mam to w dupie. Ja nie zamierzam ich bronić i bawić się w jakiegoś adwokata diabła. Tylko zastanawiam się, czy ty tak bardzo nie zakochałeś się w tej wizji tego, że wszyscy inni twórcy od
ciebie kopiują, że przez przypadek nie stałeś się dodatkowo ofiarą działania efektu potwierdzenia. Efekt potwierdzenia to jest taka tendencja do preferowania informacji, które potwierdzają nasze wcześniejsze oczekiwania i hipotezy, niezależnie od tego, czy te informacje są lub nie są prawdziwe. I czy ty teraz wręcz na siłę nie doszukujesz się takich sytuacji, czy wręcz nie preparujesz takich sytuacji, które właśnie potwierdzą tą twoją wizję świata, w której wszyscy twórcy od ciebie kopiują twoje opinie. Widzicie, podobny zarzut poleciał również w moim kierunku. Ja poczułam się obrażona. No bo już trochę siedzę w tym świadku komentarzy i doskonale wiem, jak kończy się plagiatowanie cudzych utworów. I nie wiem, jak bardzo w cudzych oczach muszę być osobą głupią i naiwną, jeżeli według niej świadomie decyduje się na kopiowanie cudzej twórczości. Dlatego, panie sędzio, zobaczmy ten powalający materiał dowodowy. Jeść, pij i się bawi. Pić, jeść i spać. Jakby stary, no muszę ci to oddać, bo ja widzę, że ty się naprawdę przyłożyłeś i naprawdę postarałeś przy przygotowywaniu tego filmu, bo mam wrażenie, jakbyś siedział i wyszukiwał po prostu synonimów i podobnie brzmiących zwrotów w całym filmie tylko po to, żeby je potem obok siebie zestawić. Żeby ta twoja wizja bycia inspiracją dla całego YouTube'a się urzeczywistniła. Bo faktycznie, gdy zestawimy moje i twoje trzy słowa bez kontekstu obok siebie, no wygląda to dość podejrzanie. Tylko widzicie, kiedy my... Przestań pisać, babo. Bo tymczasem, kiedy my zestawimy sobie oryginały tych filmów, my będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją. Ja coś tak w kościach czuję, że tym, co teraz powiem, nie odkryję przed wami jakiejś wielkiej prawdy objawionej, ale no, takie małe dzieci nie są świadome tego, jak działa internet, no nie? One w ogóle czegokolwiek są bardzo mało świadome. One są jak takie tamagoci, na których liczy się tylko pić, jeść i spać. Rodzic influencer kosi hajs na postaci dziecka w publikowanych przez siebie treściach i buduje mu przy okazji markę. Widzicie, ja w moim filmie świadomie i celowo nawiązuję do popkulturowego tamagoci, żeby podkreślić tą nieświadomość dzieci w chwili, kiedy rodzic zaczyna budować mu tą jego markę osobistą w sieci. Swoją drogą, koleś ma naprawdę niezłe ego, jeżeli uważa, że inspiruje mnie dużo bardziej niż tako Hemingway, no nie? Ty z kolei u siebie wymieniasz czynności, które po prostu wchodzą w skład rutyny takiego małego człowieka i sugerujesz, że nie jest to nic ciekawego do pokazywania na Instagramie. Bo nie oszukujmy się, co można pokazywać codziennie na Instagramie tak małego dziecka, które się urodziło i pierwszego parę lat wygląda następująco. Je, śpi i się bawi. I tak w kółko, więc wiadomo, że Instagram nie ma żadnego większego celu, bo nic ciekawego tam się nie może pojawić. No tak, ale ty gdybyś przytoczył w swoim filmie te całe fragmenty naszych wypowiedzi, a nie wrzucał jakieś po prostu randomowe, podobnie brzmiące zwroty bez żadnego kontekstu, no to twoja hipoteza byłaby troszeczkę trudniejsza do udowodnienia, no nie? W ogóle przypisywanie sobie monopolu na 2-3 wyrazowe zlepki słów, no to jest dla mnie już w ogóle jakaś paranoja. Bo kochani, jak tak dalej pójdzie, to po prostu świeżak strzeli focha na całego polskojęzycznego YouTube'a, bo inni twórcy w swoich filmach na koniec powiedzą: pamiętajcie o subskrypcji! No dobra, ale może następne argumenty będą troszeczkę lepsze i nie będą takim ewidentnym skutkiem działania efektu potwierdzenia. Przestańcie, dajmy świeżakowi szansę. Psycho baby, psycho baby. Dobra, powiedzcie mi, czy naprawdę trzeba się wykazać przeciętną kreatywnością, żeby wpaść na ten zlepek wyrazów? Chcielibyśmy powiedzieć, że nasza nazwa to nie jest przypadek, nazywamy się Psycho Couple. Lyra the baby. Okej, świeżak, masz rację, za to zdecydowanie należy ci się literacka nagroda Nobla. Zawstydziłeś samą Olgę Tokarczuk. Ale wiesz co, tak z ciekawości wklepałam sobie w wyszukiwarkę na pierwszej z lepszych plotkarskich grupek, jaka przyszła mi do głowy, frazę Psycho Baby. I nie zgadniesz co? Wydaje mi się, że ktoś jednak cię już ubiegł z tym określeniem. Czyżby to znaczyło, że to ty jesteś złodziejem? A swoją drogą, jestem już tak wysoko z moją merytoryką w filmach, że nawet studentka psychologii skopiowała mój film. O stary, wysoko to tutaj tylko ewentualnie wystrzeliło twoje ego. No dobrze, kochani, to teraz kolejny złoty przykład błędu logicznego myślenia. Psycholożka skopiowała mój film. Bo w tym przypadku zobaczycie film Psycholożki z 6 maja, a mój z 1 maja.
A całość prezentuje się tak. Dla świeżaka opublikowanie filmu prawie tydzień później to wystarczający dowód na to, że jego twórczość została skopiowana. Osoby, które nie działają na YouTubie, no niekoniecznie muszą o tym wiedzieć, ale ty jako wieloletni twórca na pewno jesteś świadomy, że filmy mogą wisieć na kanale przez jakiś czas jako niepubliczne. Czyli dostęp do niego mają wyłącznie osoby, które otrzymają bezpośrednio link. Żeby wszyscy mogli zobaczyć ten film, film trzeba ustawić jako publiczny. No i widzicie, tak się śmiesznie składa, że mój film siedział już na kanale 4 maja, czyli no kilka dni wcześniej niż świeżak przytacza to w swoim materiale. Dowód numer uno! W informacjach o pliku możecie zobaczyć datę ostatniej edycji pliku. Po prostu gdy zmontowałam ten film, to już więcej do niego nie zaglądałam. I dos! Ja zawsze wysyłam link do filmu moim najbliższym mordom. Wiecie, taka prapremiera. No i jakby tak też było i tym razem. Po opublikowaniu pierwszej części filmu dotyczącego działalności Psycho Couple w sieci, zabrałam się za skrypt i nagrywki do części drugiej. Ten film z mojego założenia miał być opublikowany w ogóle dużo wcześniej, bo miał być pogłębieniem tych tematów, które przewijały się już wcześniej na tym kanale. Zdecydowałam się jednak przesunąć jego premierę ze względu na po prostu rozpromowanie się akcji Brzydkich Szesnastek. Bo rozpromowanie tej akcji ze zbiórką było po prostu dla mnie dużo bardziej istotne niż to, żebym wrzuciła filmik, który będzie generował mi kliknięcia. Gdybym nie zabrała się za ten film wcześniej, to biorąc pod uwagę logikę twojego rozumowania i to, że twój film pojawił się na kanale 1 maja, a mój 4 maja, ja w ciągu 2 dni z kawałkiem musiałabym sama napisać skrypt, nagrać ten film, zmontować ten film. Moi kochani, montaż filmu wygląda tak i potrafi zająć, o, na serio, bardzo dużo czasu. Pokolorować ten film, odrasować dźwięk, dorzucić animacje i efekty, a przy okazji zaspokoić swoje potrzeby fizjologiczne, wyspać się, przygotować się na przyszły tydzień na studia i przy tym wszystkim mieć jeszcze odrobinę czasu dla swojego zdrowia psychicznego, żeby totalnie nie ześwirować w tą kwarantannę, prawda? I z jednej strony jest mi mega miło, że uważasz mnie za takiego nadczłowieka, który jest w stanie wypluć z siebie kilkunastominutowy film, który swoją jakością nie będzie przypominał szkoły z TVP. Ale z drugiej, to nic tylko ci współczuć takiego nierealistycznego poglądu na to, ile faktycznie pracy zajmuje przygotowanie takiego materiału. No ale okej, podłożenie swojego głosu do gameplaya w tle na pewno zajmuje mniej czasu, więc okej, spoko, mogłeś nie być tego świadomy. Kurczę, ten film zaczyna robić się już powoli troszeczkę przydługi, więc przejdźmy może już do moich ulubionych fragmentów. Kolejnym punktem było omówienie problemu numer 2, czyli problemu, który potencjalnie niesie takie zakładanie profilu na Instagramie nienarodzonemu dziecku. A mianowicie, ewentualne komplikacje ciąży. Ja nie zakładam, że coś może się stać, bo nikomu się tego nie życzy, jednakże pisanie w imieniu dziecka, które jeszcze się nie narodziło... Ja nie chcę być na jakąś czarnowidzącą czy coś, ale co w przypadku, jeżeli z ciążą byłoby nagle coś nie tak? Tfu. Jeśli... nie daj Boże, cokolwiek stałoby się temu nienarodzonemu dziecku. A Matis Pysiński to bardziej kopiuje mnie czy ciebie, jak sądzisz? Bo wiecie, trzeba być naprawdę oświeconym nad człowiekiem. 140 IQ, żeby przy omawianiu tego zagadnienia rozważyć ewentualne skutki poronienia i postarać się to ująć w jakiś delikatny sposób. Wyobrażacie sobie, żeby ktokolwiek teraz z nas usiadł przed kamerą i powiedział kurnura, co w przypadku, gdy ci dziecko z macicy wcześniej wypadnie. Jakby wydaje mi się, że posiadanie najmniejszych podstaw funkcjonowania w społeczeństwie wystarczy, żeby na to wpaść? Ale już tak całkiem serio, gdy my porównamy sobie te nasze dwie wypowiedzi, pomimo tego, że my obydwoje wychodzimy od tej zasłonej zupy, czyli w tym przypadku od komplikacji ciąży, my zupełnie inaczej w ogóle podchodzimy do tego tematu, no nie? Bo twoim zdaniem... Dziecko Psycho Couple ma już nawet Instagrama, gdzie piszą w imieniu dziecka post, co jest dla mnie lekką przesadą. Ja nie zakładam, że coś może się stać, bo nikomu się tego nie życzy, jednakże pisanie w imieniu dziecka, które jeszcze się nie narodziło, jest takie trochę mech. Jakby sami dopisywali własną kreowaną historię, tworząc wizję nienarodzonego dziecka, które z nimi się porozumiewa. Ja w swoim filmie rozważam, co stanie się w przypadku, gdy pojawią się jakieś komplikacje ciąży. Omawiam teoretycznie prawdopodobny scenariusz. Ale no bądźmy realistami, jakby tragedie się zdarzają, no nie? I wydaje mi się, że tragedie przeżywane na oczach tysięcy ludzi mogą boleć jeszcze bardziej. I tak już czysto teoretycznie, co będzie musiała czuć matka, która po ewentualnej stracie dziecka przeczyta komentarz, który będzie brzmiał w stylu i nie wiem jak kilkadziesiąt sekund mojej wypowiedzi i zgłębienie tematu możesz porównać do streszczenia go słowem mech i zarzucać mi, że tutaj jest cokolwiek stary od ciebie kopiowane. Moi kochani, serce świeżaka zakrwawiło,
Gdy w swoim filmie użyłam określenia słup reklamowy w kontekście dziecka. To moim zdaniem to nie jest jakaś wyszukana, oryginalna opinia, bo no Psycho Couple to jest para, która mimo wszystko słynie w internecie z takiego bardzo marketingowego podejścia do swojego życia i swojej prywatności. I tak jak przed chwilą pokazywałam wam przykład Psycho Baby, na forach czy grupkach plotkarskich określenia takie jak słup reklamowy w kontekście nienarodzonych dzieci celebrytów, no jakby nie są niczym wyjątkowym, ludzie tak mówią. Bo pewne sformułowania, wyrazy czy zwroty są po prostu charakterystyczne dla danego środowiska. No i są po prostu powszechnie używane. To nie jest kopiowanie, tylko to jest naturalna ewolucja języka. W pewnych kwestiach zarówno ja i Świeżak obraliśmy podobne stanowisko. Zarówno ja i on wyszliśmy w swoich filmach od tego zwrócenia uwagi na takie marketingowe podejście w działaniach Psycho Couple. Jednak ten sposób naszej wypowiedzi czy intencje, no widać, że są różne. Bo Świeżak w swojej wypowiedzi podkreślał tą chęć zarobku na dziecku. Stanie się ich portfelem barterowym, za który będą dostawali wózki przez najbliższe parę lat inne pierdoły, czyli dziecko równa się taki bon podarunkowy. Mi z kolei chodziło o zwrócenie uwagi na zrozumienie motywu działania Psycho Couple. Tego, dlaczego oni w ogóle zakładają konto nienarodzonemu dziecku, skoro są w stanie utrzymać się ze swoich dotychczasowych profili. Dla mnie największy problem w całej tej akcji tkwi w tym, że z nieświadomego niczego dzieciaka robi się w moim odczuciu taki troszeczkę słup reklamowy, no nie? I wiecie, ja może bym to jeszcze zrozumiała, gdyby ten profil był jedynym źródłem utrzymania całej rodziny. No ja bym tak nie zrobiła, ale no umówmy się, że okej, to mógłby być jakiś argument. Ale mając milionową grupę odbiorców na TikToku i grupę odbiorców, która liczy tysiące osób na Instagramie czy na YouTubie, naprawdę ciężko jest mi uwierzyć w to, że no nie są oni w stanie opłacić swojego czynszu. Jednak Świeżak w swoim filmie wycina tylko i wyłącznie ten fragment, który pasuje do tego, by potwierdzić jego hipotezę. Czyli dziecko równa się taki bon podarunkowy. Robi się w moim odczuciu taki troszeczkę słup reklamowy, no nie? Jak wiemy, Psycho Couple nie są za bardzo. Świeżak w tym filmie opanował level master, jeśli chodzi o wycinanie słów bez jakiegokolwiek osadzenia ich wypowiedzi. Gratuluję, właśnie osiągnąłeś poziom YouTube'owego planktonu. Moim zdaniem jest to jedna z najbardziej żałosnych desek ratunku, jakie twórcy na tej platformie mają czasami w zwyczaju wykorzystywać. Cytując moje słowa w taki sposób i zestawiając je ze swoją wypowiedzią, ty preparujesz ten dowód. Takim montażem ty sprawiasz iluzję, jakbym ja faktycznie słowo w słowo powtórzyła twoją wypowiedź. Tymczasem ja w swojej wypowiedzi zgłębiam ten temat z zupełnie innej strony niż ty. I niestety to nie jest jedyny przykład. I mega mnie cieszy to, że są wśród was osoby, które nie łykają wszystkiego jak pelikany, a potrafią czytać między tymi wierszami i wyłapać tą manipulację, jaką on zastosował w tym swoim filmie. Widzicie? I o to mi chodzi. Że omawiając dane zjawisko czy dany temat, zwłaszcza kiedy nie jest on jakiś filozoficzny i dotyczy naszej takiej, wiecie, zwykłej codzienności i dotyczy nas wszystkich, no to po prostu te poglądy czy opinie chcąc, nie chcąc będą się powielać. Taka jest po prostu ta natura kanałów commentary, że niektóre argumenty będą się powielać, ale każdy twórca wniesie też coś nowego od siebie, być może spojrzy na daną sprawę z trochę innej perspektywy. I w tym przypadku, mimo że niektóre argumenty zarówno brzmiały podobnie jak i u mnie, tak i u Świeżaka, czy nawet Mateusza Spysińskiego, to jednak zgłębienie tych kwestii, czy nawet zwykły dobór słów jest po prostu inny. Ale wiecie co, tak szczerze wam powiem, że ja naprawdę jestem w stanie zrozumieć ten ból dup, bo wiem, ile czasu, ile serca wkłada się bardzo często w to, żeby taki film powstał, no nie? Jednak te wyświetlenia biorą się tak naprawdę z relacji, jaką zbudujesz sobie z ludźmi. A takie tupanie nóżką w kącie i mówienie skopiowała mój film, kiedy w rzeczywistości, no te opinie faktycznie się powielają, ale jednak każdy twórca próbuje ugryźć dany temat od zupełnie innej strony. A do tego zakłamuje cytowany materiał tak, żeby po prostu potwierdził jego wizję świata za pomocą montażu. No takie zachowanie strasznie odrzuca, a mnie to już w ogóle by zniechęciło do takiego twórcy. I chciałabym też powiedzieć, że nawet jeżeli Świeżak zdecyduje się ustosunkować do tego mojego filmu, to ja na niego nie zamierzam ponownie odpowiadać, bo mam ciekawsze rzeczy do roboty niż po prostu siedzenie i odszukiwanie swoich wypowiedzi, które są przemieszane w jego filmie, bez żadnego kontekstu, odszukiwania pojedynczych zwrotów czy zlepków wyrazów, pokazywanie w jakim kontekście faktycznie padło to sformułowanie. Dajcie znać, co wy sądzicie o całej tej sprawie, nie zapomnijcie o łapce w górze, zasubskrybowaniu kanału, wbiciu na moje social media, grupki na fejsie i do następnego, bez soski!